Dzień dobry, witam w kolejnej rozmowie z cyklu RODM Online. Nazywam się Paweł Marczak, jestem koordynatorem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi, a tym razem łączymy się z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Krakowie. Jest z nami Jakub Krupa, konsultant RODM Kraków. Witam serdecznie. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Przedmiotem naszej dzisiejszej rozmowy będzie publikacja, którą Kuba niedawno wydał, Stan wojenny w narracjach prasowych, analiza rocznicowych numerów wybranych Polski. Niedawno obchodziliśmy 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego i dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jak ogólnopolskie dzienniki odbierały, jak przekazywały informacje o stanie wojennym, począwszy od roku 81, aż po rok 2019. Pierwsze pytanie, które mi się tutaj, Kuba, nasuwa, czytając Twoją książkę, zapoznając się z całą publikacją, to to, że w debacie publicznej nie brakuje dyskusji o celowości, o powodach i odpowiedzialności autorów stanu wojennego za jego wprowadzenie. Natomiast mam też takie wrażenie, że od momentu śmierci generała Wojciecha Jaruzelskiego, czyli głównego mocodawcy w całym wydarzeniu w 2014 roku, ten stan wojenny dotyka nas coraz mniej w debacie publicznej. I czy stąd pomysł, aby pokazać obraz tamtych wydarzeń w świetle dzienników opiniotwórczych o charakterze ogólnopolskim? Z obserwacją częściowo się zgadzam, bo faktycznie to wynika z analizy ilościowej, którą przeprowadziłem, iż temat stanu wojennego nie jest już z każdym rokiem tak popularny, chociaż to trzeba przyznać, że w jednym z analizowanych tytułów prasowych, czyli naszym dzienniku, temat nadal budzi spore zainteresowanie, ale jednak mimo wszystko nie zgodziłbym się z twierdzeniem, że dotyka nas coraz mniej, ponieważ zaobserwowałem, że stan wojenny jest wykorzystywany raczej jako pewna figura retoryczna, czy to podczas posiedzeń Sejmu, jak czytamy sobie stenogramy z posiedzeń Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, czy w mediach społecznościowych, i to przez osoby, no, które powinny szczególnie uważać na przekaz, który formułują w przestrzeni publicznej, czyli przez posłów, przez senatorów, przez liderów największych partii politycznych. I to nie jest tylko 13 grudnia w rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, ale to się niestety dzieje przy okazji zupełnie różnych rzeczy, więc mamy odniesienia do stanu wojennego, żeby określić sytuację dzika w polskich lasach. Mamy wykorzystanie stanu wojennego, aby rozmawiać o obostrzeniach związanych z COVID-19. Mamy stan wojenny przy określeniu działań związanych z przeprowadzeniem wyborów, na przykład samorządowych. No i mamy stan wojenny jako pewną kwestię, która służy do określenia, i to pewnie jeszcze będziemy o tym rozmawiać, do określenia tego, jak wygląda sytuacja w Polsce tam od roku 2011. No i to się nasila, aż do roku 2021, co niestety zaobserwowałem. No ale dlaczego zajmę się tym tematem? Oprócz tego, że jest to już niestety coraz częściej pewna figura retoryczna, dlatego, że media i w tym przypadku prasa kształtują nasze wyobrażenia o świecie. Opowiadają pewne historie, które tworzą życie wspólnej tożsamości i uczą rozumieć świat, swoich odbiorców uczą rozumieć świat w ten sam sposób. W końcu media rozdzielają pewien kapitał społeczny, kulturowy, obdarzają ludzi zdolnością do uczestnictwa w społeczeństwie, które swoim przekazem kreują, ponieważ to zbiorowe wyobrażenie o tym, jak wygląda świat i ta społeczna świadomość jest w pewien sposób wykreowana przez media, które tworzą tą rzeczywistość, która ma charakter symboliczny, ponieważ świat jest wypaczony, gdyż wytłumaczony jest i zinterpretowany w ramach pewnego schematu pojęciowego. No i proces ten dotyczy nie tylko rzeczywistości, którą obserwujemy na co dzień, czyli tego, nie wiem, co się dzieje z COVID-19 i tak dalej, tylko, i to jest fundamentalne, dotyczy pamięci zbiorowej. A pamięć zbiorowa nie jest historią. Pamięć zbiorowa nie opiera się na żadnym indywidualnym, naocznym doświadczeniu sytuacji, tylko na przekazie, w który wierzymy i który przyjmujemy za część naszej tożsamości. Więc jeżeli pamięć zbiorowa jest kreowana przez media, jeżeli my przyjmujemy ją jako prawdziwą, no to musimy przyjrzeć się, jak przez ostatnie 30 lat
została wykreowana pamięć o stanie wojennym przez media. No właśnie, czyli jak została wykreowana w takim układzie ta pamięć zbiorowa? Bo w kontekście tego, o czym mówisz, wydaje się, że dzisiaj stan wojenny wykorzystywany jest na użytek politycznych, doraźnych celów. Tak jest. Tak jest. I żeby zacząć rozmawiać, to wydaje mi się, że powinienem powiedzieć o takich czterech uniwersach symbolicznych, które wyróżniłem w swojej pracy. No, badałem, może jakie gazety badałem? No to z jednej strony Trybuna Ludu, Trybuna, Dziennik Trybuna jako kontynuację, z drugiej strony Gazeta Wyborcza i jako ostatnia Gazeta Nasz Dziennik. To są gazety, które mają zupełnie inne, wspierają zupełnie inne idee. To pierwsze możemy jako komunizm lub postkomunizm, tą drugą jako lewicowo-liberalne i trzecie jako konserwatywne. No i teraz pytanie jest następujące. Czym się te uniwersa różnią? No i tutaj muszę Państwu powiedzieć, że różnią się właściwie wszystkim. Ponieważ w tym pierwszym, który reprezentuje Trybuna Ludu, tam do roku 1989, stan wojenny jest zbawienną operacją, która zapobiegła wojnie domowej, po pierwsze. Po drugie, uchroniła nas przed anarchią, przed burzeniem państwa, przed pustymi półkami sklepowymi, przed nieogrzewanymi mieszkaniami w zimie. Generał Jaruzelski i Wojskowa Rada Obrony Narodowego to bohaterowie. Stan wojenny jest czymś legalnym. W ogóle nie ma tematu interwencji radzieckiej. W tym drugim, reprezentowanym przez Trybunę i Dziennik Trybuna, który jest bezpośrednią kontynuacją Trybuny Ludu, to już jest podkreślenie, że stan wojenny jest wydarzeniem tragicznym dla obu stron. Wina spoczywa zarówno na generałach, jak i na członkach Solidarności, a właściwie przywódcach, czyli tym wywrotowym nurcie Solidarności, który nie mógł się porozumieć. I właśnie dopiero po transformacji ustrojowej, wśród tych powodów wprowadzenia stanu wojennego, pojawia się możliwość interwencji zewnętrznej. W ten czas to interwencja zewnętrzna jest większym złem w porównaniu do tego mniejszego zła, którym było wprowadzenie stanu wojennego. No i generał Jaruzelski, jako wielki polski patriota, wziął na swe barki ogromny ciężar decyzji, ale należy mu się szacunek, jest mężem stanu i uchronił Polskę przed wielką tragedią, w której mogłoby zginąć wiele milionów ludzi, gdyby wkroczyli Sowieci. Liczba ofiar stanu wojennego, czyli lat 81-83, oscyluje pomiędzy 14 a 16. I jeżeli chodzi o legalność stanu wojennego, to tutaj jest, może za chwilę przejdziemy do tego, jak już skończę te wątki, o co właściwie chodzi z legalnością stanu wojennego, ale jeżeli chodzi o Trybunę i o Dziennik Trybuna, to stan wojenny jest tutaj legalny, ale nie dlatego, że wydał te postanowienia odpowiedni organ i w odpowiednim trybie i tak dalej, tylko istniała pewna wyższa konieczność, więc nawet jeżeli nie spełnione zostały pewne wymogi, to wymagało tego bieżąca sytuacja. To też stan wojenny jest legalny. Tak zwany stan wyższej konieczności. Tak jest. I o tym pisze, a właściwie wywiadu udziela, to jest bodajże rok 2001, profesor Jerzy Wiatr. On też mówi o rozliczeniu, ale to może jeszcze później przejdziemy do tego wątku. Gazety Wyborcze jako to trzecie uniwersum wykreowane. No i tutaj już zaczyna się większa krytyka stanu wojennego, bo ponieważ niósł wiele krzywd, pojawiają się określenia nawet, że to była wojna wypowiedziana własnemu narodowi. Nie istnieje zgoda co do realności sowieckiej, czy co do interwencji sowieckiej, czy w ogóle była możliwa, czy nie. No ale jeśli by była, to by była większym złem niż wprowadzenie stanu wojennego. To trzeba przyznać po pierwsze, ale po drugie, wymieniane są w Gazecie Wyborczej przez te 30 lat także inne powody, które mogły doprowadzić do tej decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego, czyli radykalizm działaczy Solidarności, zagrożenie wybuchem społecznym. Co by było dla generała Jaruzelskiego nieprzychylne, niebezpieczne, czyli stan wojenny jako zabezpieczenie kierownictwa partyjnego przed usunięciem go z zajmowanych stanowisk przez innych członków PZPR-u.
Stan wojenny jest czymś dramatycznym, brutalnym, ale sam generał Jaruzelski jest z pewnymi wyjątkami w Gazecie Wyborczej przedstawiany jako postać bardzo pozytywna, jako mąż stanu, jako patriota. Dlaczego? Dlatego, że stan wojenny, szczególnie w publicystyce redaktora naczelnego Adama Michnika, jest nierozerwalnie związany z wydarzeniami roku 89. Ponieważ przyjmując, i to jest najlepiej wytłumaczone w tekście W imię przebaczenia z roku bodajże 91 Adama Michnika, jeżeli ktoś chce czytać jeden tekst z Gazety Wyborczej, który by tłumaczył, na czym polega linia programowa lat 90. Adama Michnika i tłumaczenia stanu wojennego, to właśnie to jest ten artykuł. I w tym artykule pojawia się taka myśl, że uznając, że stan wojenny jest złem, to trzeba wziąć pod uwagę, że ci sami ludzie, on tam pisze o architektach, nie o sprawcach czy o autorach, ci sami ludzie, czyli generał Jaruzelski i reszta, byli zarówno architektami Okrągłego Stołu. Jeżeli uznać, że stan wojenny jest złem i przekleństwem, to Okrągły Stół jest dla Polski błogosławieństwem i za to należy im się wieczna wdzięczność, dlatego apeluję o abolicję dla jego architektów. I jeżeli chodzi o ofiary, to też widzieliśmy na ostatnim nagraniu, które wzbudziło gdzieś tam poruszenie w mediach, czy to tradycyjnych, czy to społecznościowych, redaktora Michnika z generałem Jaruzelskim, to jest tam taka scena, gdzie Adam Michnik mówi o najbardziej liberalnym zamachu stanu i tam zginęło 40-50 osób, coś tam, no, a generał Jaruzelski naraz reaguje i mówi, że 14-16 osób. No i faktycznie, jeżeli chodzi o ofiary, to trzeba przyznać, że na początku faktycznie mówiło się tak ogólnie o tym, że przyniósł wiele zła i cierpienia, ale dopiero w roku 2006, czyli po opisywanym przez Mirosławę Grabowską końcu podziału postkomunistycznego i zwycięstwie w 2005 roku w wyborach parlamentarnych i Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej, dopiero jest publikowana w Gazecie Wyborczej lista 100 ofiar, które poniosły śmierć od 81 do 89 roku. Więc częściowo te osoby, które zginęły w stanie wojennym i już aż do transformacji ustrojowej. No i w tym ostatnim uniwersum, które... Więc jeżeli chodzi o Gazetę Wyborczą, to możemy nazwać to jako mniejsze zło, stan wojny jako mniejsze zło. I w ostatnim nasz dziennik, czyli stan wojny jako wojna z narodem. Wojna z narodem jest to jednoznaczne zło wyrządzone narodowi polskiemu przez zdrajców ojczyzny, którzy nigdy nie ponieśli odpowiedzialności za wyrządzone krzywdy. Interwencja wojsk Układu Warszawskiego, interwencja sowiecka była, no, nie była realna. Sowieci nie zamierzali wkraczać, działania, które podejmowali, były pozorne. No a to Wojciech Jaruzelski prosił o wsparcie radzieckie, ponieważ bał się, że sam nie da rady. Powodem wprowadzenia stanu wojennego jest chęć przywrócenia kontroli komunistycznej nad społeczeństwem, obrona systemu komunistycznego. Stan wojenny był operacją bardzo długo przygotowywaną. Stan wojenny jest nielegalny, od początku był nielegalny. No a Wojciech Jaruzelski jest dyktatorem, targowiczaninem, zdrajcą, wasalem, sługą Breżniewa i liczba ofiar to jest około 100. I te przytoczone uniwersa symboliczne są tak od siebie diametralnie różne, że no być może jedyna rzecz, w której się zgadzają, to chyba tylko data, kiedy stan wojenny został wprowadzony, bo to jest ciekawe, że można spotkać w publicystyce tych gazet nawet sformułowania, że już przed paru lat, że stan wojenny tak naprawdę nigdy się nie zakończył i że trwa do dzisiaj, więc nawet co do tego nie ma zgody. Wspomniałeś o tych dysproporcjach
jeśli chodzi o te trzy tytuły, czyli postrzeganiu tej rzeczywistości, a nawet bym sobie pozwolił użyć słowa kreowaniu tej rzeczywistości, ale powiedz mi, skąd taki wybór tych trzech tytułów, z czego to wynikało, chociaż już trochę o tym powiedziałeś, o tych różnicach ideologicznych wśród tych trzech tytułów. Tak, 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 to na pewno, to jest pierwszy powód. Drugim powodem jest to, że chciałem wybrać dzienniki, które ukazują się regularnie od dłuższego czasu. Więc to jest Gazetą Wyborczą, nie było problemu, bo to jest rok 89. Trybuna też nie było problemu. Natomiast zastanawiałem się, co zrobić z naszym dziennikiem, bo chciałem wziąć jakiś tytuł prasowy, który regularnie od wielu lat by się ukazywał. Z Gazetą Polską był trochę problem, bo Gazeta Polska codziennie to już jest dużo, dużo później. Mógłbym wziąć Rzeczpospolitą oczywiście, mógłbym wziąć na samym początku Życie, ale też już nie do końca wchodziło w grę. No więc stanęło na naszym dzienniku, no ale też trzeba przyznać, bo nie wiem, czy to zostało zaznaczone, że analizuję tylko numery wydane 13 grudnia lub 12, 13, 13, 14, w zależności od tego, kiedy wypadała sobota lub niedziela i kiedy było to wydanie poświęcone stanowi wojennemu. Tak, to bardzo istotne, że tutaj nie brałeś pod uwagę codziennych numerów, tylko konkretnie skupiamy się na wydarzeniach stanu wojennego i około, czyli tego odbioru tamtych wydarzeń. To, co mnie uderzyło i to, co jak czytałem twoją publikację, to przede wszystkim ta kwestia legalności. Już taki w zakończeniu twojej publikacji wspominasz o tym, że właściwie ta kwestia legalności prowadzenia stanu wojennego jest pomijana lub wspominana bardzo cząstkowo, jeśli chodzi o Trybunę i o Gazetę Wyborczą. Jak myślisz, jakie są tego przyczyny, z czego to wynika? Bo tak naprawdę odpowiedź na kwestię legalności wprowadzenia stanu wojennego jest jednym z przyczyn przypisania autorom winy za jego wprowadzenie. Chociaż wydaje mi się, że jeżeli chodzi o przypisanie winy, to gdzieś tam w dyskursie jest, czy faktycznie groziła interwencja. Jakby to jest też wyznacznikiem w tych publikacjach, czy należy ich w takim razie sądzić, czy nie. Ale o samej legalności. Więc są dwie kontrowersje, myślę, główne, które wiążą się z legalnością dekretów o wprowadzeniu stanu wojennego. Pierwsza dotyczy samej daty dokumentu, czyli jest 12 grudnia jest data, potem Rada Państwa zaakceptowała dekret 13 grudnia. Akt został ogłoszony w Dzienniku Ustaw 17, no a był stosowany już od 12 grudnia faktycznie, dlatego że pierwsze akcje zostały jeszcze podjęte 12 grudnia 23:30 właściwie. Przerwanie łączności telefonicznej i tak dalej, i tak dalej. No i druga kontrowersja, no chyba jeszcze poważniejsza. Czy Rada Państwa miała prawo do wprowadzenia stanu wojennego? No właśnie, dlatego że miała, jeżeli nie trwałaby sesja Sejmu. A sesja Sejmu trwała, ponieważ Rada Państwa mogła wydawać dekrety tylko pomiędzy sesjami Sejmu. A aktualna sesja Sejmu w tym czasie nie została zamknięta. Więc z mojej perspektywy, jako politologa, nie prawnika, kwestia legalności stanu wojennego jest jednoznaczna. I to, w jaki sposób podchodzi się do kwestii legalności stanu wojennego w tych dziennikach, które tego nie poruszają, to jakby w Trybunie Ludu w ogóle jest legalny, więc to nawet nie ma co dyskutować. Natomiast w Trybunie i w Dzienniku Trybuna to jest podkreślane, mimo tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, chociaż już potem właściwie to nie jest podnoszone, ale jeszcze zanim był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, to jest podnoszone, że tą najwyższym trybunałem, który może sądzić, czy coś było legalne, czy nie było legalne, jest świadomość historyczna narodu, do Jerzy Wiatr. I ta świadomość historyczna narodu mówi nam, że więcej jest zwolenników decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego przez generała Rozyskiego niż jego przeciwników. Dlatego stan wojenny jest legalny. No i z drugiej strony, jeżeli chodzi o Gazetę Wyborczą, to jeżeli chodzi o legalność, to jest, no było to co prawda niezgodne z prawem, z prawami człowieka, z prawem
do samostanowienia itd., itd., ale w tych numerach rocznicowych nie ma zbytnio dyskusji o faktycznie stanie prawnym. A jak myślisz, to jeszcze dopytam w takim układzie, myślisz, z czego to wynika, że ten temat jest rzadko poruszany? Czy tutaj twórcy myślą sobie, ach, czytelników nie interesuje, bo to jest zawiły prawny temat, lepiej pisać o emocjach związanych z tamtym czasem? Wydaje mi się, że kwestia legalności jest nie do obrony po prostu i wydaje mi się, że no nie da się tego obronić. Nie da się obronić decyzji. Jakby należy uznać, że stan wojenny został wprowadzony nielegalnie. No ale jeżeli tak, jeżeli to będziemy podkreślali, to nam to burzy całą narrację tak naprawdę w pewnym stopniu związaną z tym, czym stan wojny był. A jeżeli tak, no to mamy pewne niepasujące do siebie elementy układanki w narracji, że było to mniejsze zło, czy że uratował Polskę, uratował miliony ludzi, zapobiegł tam III wojnie światowej też takie teksty były. A w konsekwencji, cytując przekaz Gazety Wyborczej, doprowadził do Okrągłego Stołu i przemian, tak, które są chwalebne dla autorów, tak, przynajmniej w opinii tutaj redaktora naczelnego. Tak, tak. No wie pan co, wiesz co, przepraszam, to ja miałem takie wrażenie, też czytając dogłębnie te publikacje, że ta kwestia przemian w roku 89-90 jest nierozerwalnie związana ze stanem wojennym, dlatego że jedna strona uznaje stan wojenny za coś złego, ale przynoszącego długofalowo dobre skutki w postaci Okrągłego Stołu i tu możemy mówić o tej białej legendzie Okrągłego Stołu, że to było porozumienie się światłej części z opozycji, z reformatorskim skrzydłem partii i tak dalej, i tak dalej. No ale z drugiej strony mamy narrację, która mówi nam, że ten stan wojenny to było wielkie zło, które potem doprowadziło w konsekwencjach do zbratania się tych elit pookrągłostołowych, komunistów razem z tymi różowymi solidarnościowcami, przez co ten układ pomagdalenkowy trwa, czarna legenda i tak dalej, i tak dalej. Więc stan wojenny jest pewnym wytłumaczeniem i dla jednych, i dla drugich w pewnym stopniu. Zacząłeś mówić w naszej rozmowie o roli mediów, bo właściwie ta książka jest o tym, jak te media pewien przekaz tutaj akurat na przykładzie stanu wojennego mogą kreować, więc posłużę się cytatem, który zwrócił moją uwagę podczas lektury. Media kreują zbiorowe wyobrażenia, świadomość poprzez stworzenie rzeczywistości mającej charakter symboliczny, w której rozdzielają prestiż i szacunek. Co przez ten cytat rozumiesz? Czy znaczyłoby to, że liderom opinii publicznej, publicystom bardziej zależy na kreowaniu tej rzeczywistości, narzucaniu ich wizji, w tym wypadku stanu wojennego, niż na przykład opisywaniu faktów? Tak, tak, tak. Z opisywaniem faktów to jakby po pierwsze jest wybieranie pewnych faktów i pomijanie innych. No nie wiem, czy nie wiem, czy pan, jak czytałeś, to jest to na przykład, że nie mogliśmy dowiedzieć się z publicystyki Gazety Wyborczej, na przykład, że generał Jerzyński otrzymał order Lenina na przykład. Nie mogliśmy dowiedzieć się z trybuny, ile osób naprawdę zginęło. Więc ja nie uważam, żeby media, przynajmniej te, które analizowałem i te, które numery dzienników, bo też można zobaczyć bardzo ładnie w analizie ilościowej, którą przeprowadziłem i w sumie jakościowej też, na to, jaki odsetek stanowią teksty, o jakim wydźwięku. Mogą być teksty neutralne, afirmatywne, krytyczne i ambiwalentne. I te teksty neutralne, czyli zawierające jakby informacje tylko bez ocen i tak dalej, no to naprawdę nie jest tego dużo. I często ten stan wojenny, ta faktyczna historia, która się wydarzyła, jest wykorzystywana do tworzenia zupełnie innych historii. Historii związanych z transformacją ustrojową, historii związanych z lustracją, z dekomunizacją,
historii związanych nawet z obroną życia jeszcze nienarodzonego, z kwestiami światopoglądymi, z ruchami feministycznymi. No ale to już naprawdę jest dla mnie chyba za dużo to, co się dzieje po mniej więcej 2011 roku, gdzie ta figura retoryczna stanu wojennego jest jednym z centralnych punktów odniesienia, aby opisać sytuację, która nas otacza, aby opisać to, jak zachowują się główne partie rządzące czy opozycyjne. No i z mojej perspektywy to jest... To może jeszcze, znaczy z mojej perspektywy jest oczywiście krzywdzące, już powiem dlaczego. Dlatego, że ukazał się parę dni temu sondaż CBOS-u. Po pierwsze, ile Polaków zna datę dokładną wprowadzenia stanu wojennego i też jaka jest ocena Polaków. No i nawet byłem na konferencji organizowanej przez Tygodnik Solidarność i przez Ministerstwo Edukacji. No i gdzieś tam słyszałem, jak jest zadowolenie, że już teraz więcej osób jest nastawionych negatywnie, ocenia jako wprowadzenie stanu wojennego jako niesłuszne, a nie słuszne. No to są minimalne procenty i jakby to jest pierwszy raz w ogóle w historii prowadzenia tych badań. No tylko nikt jakoś chyba nie zauważył poza mną, albo nikt tego nie powiedział poza mną, jaka jest świadomość. Czyli ponad połowa Polaków nie wie, kiedy był stan wojenny, po pierwsze. Po drugie, to jest zależne od wieku. Tak naprawdę młodzi ludzie, to około 1/4 mniej więcej wie. No i to jest ogromna porażka systemu edukacji i tak dalej, i tak dalej, tylko nie o tym teraz. Przez to ten stan wojenny nie jest zakorzeniony w naszej świadomości jako faktyczne wydarzenie z lat 80-83, które przyniosło tysiące internowań, aresztowań, dziesiątki tysięcy, przepraszam, wyrzuconych z pracy. Możemy się oczywiście spierać o liczby zabitych, no ale możemy gdzieś tam przyjąć, że było to co najmniej kilkadziesiąt osób z lat 80-83. Jeżeli społeczeństwo nie ma wiedzy co do podstawowych faktów, kiedy wydarzenie było, czym było, to spokojnie jest podatne na pewne manipulacje językowe związane z tym, że o, teraz mamy stan wojenny, o, jakieś tam obostrzenia, stan wojenny i tak dalej. Przepraszam, że ci wejdę w słowo i trudno wtedy wymagać, aby umieli odczytać znaczenie tego zjawiska, jeśli dokładnie, nawet nie mają podstawowych. Dokładnie. I jeżeli nie ma podstawowej wiedzy co do faktów, no to jesteśmy podatni na takie właśnie manipulacje, no co jest moim zdaniem absolutnie krzywdzące dla faktycznych dramatów pojedynczych ludzi, czy tam nawet więcej niż pojedynczych ludzi, ale faktycznych dramatów, czy to zamordowanych rodziców, czy to internowanych rodziców, czy też dzieci, czy wyrzuconych z pracy za działalność. I to jest krzywdzące dla tych wszystkich ludzi, którzy cierpieli podczas lat 81-83. Bardzo Ci, Kuba, dziękuję. Wszystkim Państwu polecam lekturę tej książki, bo pozwala spojrzeć na stan wojenny trochę z innej perspektywy, tej toczącej się medialnej dyskusji, ale oczywiście zajmą też Państwo w pierwszych dwóch rozdziałach wprowadzenie, czym ten stan wojenny był i jego przyczyny, więc można też dokształcić się i w tym zakresie literatury przedmiotu. Bardzo Ci, Kuba, dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Odsyłam do działalności wszystkich regionalnych ośrodków debaty międzynarodowej, nie tylko do łódzkiego i krakowskiego. I do zobaczenia już niedługo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Do widzenia. Dziękuję.